kiedy w 1966 roku kandydat na studia w nowo otwartej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu szedł na egzamin wstępny, widział już po drodze swoje przyszłe miejsce pracy. Wszędzie coś budowano, a nad miastem górowały kominy zakładów przemysłowych, które czekały na inżynierów. Co prawda, już od kilku lat dostarczał ich punkt konsultacyjny Politechniki Śląskiej, ale dla rozwijającego się Opola było to wciąż za mało. Dlatego powołano pierwszą w tym regionie uczelnię techniczną. Kandydat mógł wybierać między trzema wydziałami – elektrycznym, mechanicznym i ogólnotechnicznym, przekształconym po 2 latach w Wydział Budownictwa. Egzaminy były bardzo trudne, ale indeks dawał przepustkę nie tylko do kariery, ale też elity, jaką w owych czasach było grono żaków. Na zajęcia wraz z około 100 kolegów i od początku tu obecnych koleżanek chodził na ulicę Luboszycką, gdzie znajdowała się siedziba uczelni, wyposażone przez lokalne zakłady laboratoria oraz biblioteka. Obok zagadnień technicznych uczył się języków obcych, musiał też, niezależnie od płci, zaliczyć zajęcia wojskowe. Po wykładach mógł się rozerwać w jednej z sekcji Akademickiego Związku Sportowego, posłuchać audycji studenckiego radia Emiter lub wybrać się na popularny rajd pieszy po górach. Aby student z Opola mógł uczyć się w miejscu zamieszkania, jego wykładowcy musieli zamieszkać w miejscu nauczania. Wielu z nich przeprowadziło się ze Śląska do Opola, a uczelnia na dobre osadziła się w miejskim krajobrazie. Wkrótce powstał akademik Pryzma, który szybko zapełnił się mieszkańcami. Znajomi już nie wyjeżdżali z Opola na studia, tylko do niego przyjeżdżali, więc opolski student, który jeszcze niedawno sam dojeżdżał do Gliwic bądź Wrocławia, mógł im pokazać swoje miasto, a w maju podczas piastonaliów wspólnie z żakami z zaprzyjaźnionej Wyższej Szkoły Pedagogicznej przejąć jego klucze od prezydenta. Gdy pierwsi studenci pisali pracę magisterską, w podopolskim Brzeziu wbijano pierwszą łopatę pod budowę elektrowni Opole, kolejnego zakładu ich przyszłej pracy. Satysfakcję mógł w nich budzić także fakt, że chłodnię nowej elektrowni zaprojektował ich wykładowca, Oswald Mateja. Kiedy 30 lat później, w 1996 roku, kandydat na studia zanosił do dziekanatu swoje świadectwo dojrzałości, startował już na Politechnikę Opolską, świeżo mianowaną samodzielną uczelnię akademicką. Do wyboru miał 8 różnorodnych kierunków studiów, w tym raczkującą informatykę, a w perspektywie nie tylko dyplom magisterski, ale też doktorat z 3 dyscyplin, a także całą paletę studiów podyplomowych. Wszystkich studentów na uczelni było ponad 4000. Sporo, ale jeszcze wciąż kameralnie. Co prawda z krajobrazu Opola znikło już większość kominów, ale w miejsce dawnych zakładów pojawiły się inne możliwości. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się zarządzanie i marketing, nowość w politechnicznej ofercie. Student z końca lat 90. miał ambicje prowadzić firmę i sam stworzyć sobie miejsce pracy. Tymczasem zajęcia odbywały się w kilku lokalizacjach na terenie całego miasta. Tak bardzo rozwinęła się uczelnia. Student przemieszczał się więc od ulicy Katowickiej przez Śródmieście po ZWM, dzisiejsze osiedle Armii Krajowej, gdzie znajdował się główny kampus uczelni i popularny klub studencki Hydrant. Wśród atrybutów studenta z Politechniki pojawiły się nowe przedmioty – komputer i sportowa torba. Ta ostatnia wyróżniała studentów wychowania fizycznego, kolejnej magnetycznej nowości i jednego z pierwszych takich kierunków przy uczelni technicznej w Polsce. Już wtedy Politechnika kształciła interdyscyplinarnie. Dzisiejszy student z Opola to pełnoprawny student z Europy, nie różniący się niczym od przyjeżdżających tu Erasmusów i sam korzystający z wymiany. Za to mające nieporównywalnie większe możliwości od kolegów i koleżanek sprzed 55 lat. O jego zainteresowanie uczelnia zabiega od najmłodszych lat i otwiera przed nim drzwi bez dodatkowych egzaminów. Jego naukę wspierają nowoczesne laboratoria doinwestowane dziesiątkami milionów euro. Zajęcia ze snowboardu zalicza na obozie w Alpach. Może realizować pasję w dziesiątkach kół naukowych, udzielać się artystycznie i uczyć się języka chińskiego, a potem stworzyć pracę dyplomową, a jeśli zechce nawet habilitacyjną, rodem z filmów science fiction. Nad jego edukacją czuwa blisko 500 dydaktyków, z których część znalazła się w czołówce rankingu najbardziej wpływowych naukowców na świecie. Główna siedziba jego alma mater mieści się za Odrą, w drugim kampusie, gdzie znajduje się też kompleks sportowy z prawdziwego zdarzenia. Dzisiejszy student na ogół już pracuje,
a opolski przemysł znów oferuje mu staże i wyposaża laboratoria. W mieście można go poznać nie tylko po torbie na laptopa lub na sportowe buty, ale też po tubie na rysunki. Ofertę dydaktyczną Politechniki już kilka lat temu ukoronowała architektura. Niezależnie od tego, który z kierunków wybrał, czy będzie projektował mosty, strategie ekonomiczne, aplikacje czy plany treningów, na pewno osiągnie sukces i rozwinie nam region. Jak większość 55 tysięcy absolwentów, którzy opuścili mury uczelni przez 55 wspaniałych lat.